Hello, tutaj Delonach55, a to jest Need for Speed World. I druga część poradnika, drugi odcinek. Dzisiaj pomówimy o osiągnięciach, achievementach po angielsku. Osiągnięcia to jest takie coś tutaj. I co mogę powiedzieć o nich? Jest ich dużo przede wszystkim i... Achievementy w Wordzie są inne niż w większości gier. Tutaj za osiągnięcia dostajemy nagrody, co to jest bardzo rzadko spotkane w różnego rodzaju grach. Jak na przykład na Steamie nie mamy czegoś takiego w grach na Steamie, czy też na Originie. Nie wiem jeszcze w jakiej grze jest takie coś, ale na razie to jest chyba jedyna gra, z którą się spotkałem, żeby za osiągnięcia jakieś dostawali, żebyśmy dostawali nagrody. To jest bardzo fajne, ale dobra, mówmy z góry na dół, co mi tu przyjdzie do głowy. Tak, no tutaj takie żółte D. Co to jest te żółte D właśnie? To jest driver score. Oznacza, pokazuje nam ilość naszych punktów, jakich punktów, punkty, za które dostajemy achievementy. Przy zdobywaniu achievementów dostajemy jakąś tam liczbę punktów, na przykład tutaj możemy dostać 5, 50, 50, 10. Jeśli mamy ich pełno, to mamy pełno punktów i inni kierowcy mogą wiedzieć, jak dużo tych osiągnięć zrobiliśmy. Twórcy gry chcieli przez to pokazać, kto tu, jacy gracze są tutaj, ocena gracza, że czy on jest jakiś dobry, jeśli ma dużo punktów, to jest jakimś masterem, super koksem, a ci co mają mało, to są lamusami i nie umieją jeździć. Niestety im to nie wyszło, ze względu na to, że dużo osób sobie po prostu nabija te achievementy, żeby dostawać nagrody i większość tych achievementów nie potrzeba jakiejś super umiejętności w jeżdżeniu lub coś w tym stylu. Więc często osoby, które mają po 4000 lub nawet więcej, jeżdżą gorzej niż ten, co nawet nie ma 1000. Więc tutaj to nie wyszło. I dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy takie cztery miejsca i zauważcie, że tutaj na górze też są takie cztery miejsca. Tutaj możemy sobie dać achievementy, które już częściowo wykonaliśmy. Które wykonaliśmy i chcemy się nimi pochwalić. Na przykład ja mam tutaj tylko jednego achievementa, czyli Volkswagen Collector. Wstawię go tutaj. I widzicie, tutaj mi się pokazał. I każda osoba, która wejdzie do gry, będzie widziała, że mam tego achievementa. Się nie wejdzie, a zobaczy mój profil lub będzie ze mną w lobby. To możesz sobie zobaczyć. O, ma Volkswagen kolekcjonera Volkswagenów. Wow. Potem, oprócz tego, jeszcze. Jak się bierze na danego achievementa, może sprawdzić ile osób ma go wykonanego. W przypadku Volkswagena to ponad 1/4 osób ma wykonana to osiągnięcie. Okej. Tak. I teraz tak, to tak, mamy to. I dobra, jakie mamy tu achievementy? Mamy tutaj przeróżne achievementy. I przeróżne nagrody. Są achievementy klasowe, zasie za wygrane wyścigi. I są to głównie A-klas, czempion klasy A. I wszystkich klas, czyli od E do S. Za to są dość wysoko. Jest to dość wysoko. Są to dość wysoko punktowane. B, A i S dają 50 punktów. A. Na przykład klasa już C lub niżej dają 25 punktów. Są jeszcze achievementy typu
instalowanie części do samochodów. Czyli aftermarket specjalista tutaj to są części wizualne, obojętnie jakie możemy instalować. Mamy achievementy, na przykład długość lotu, w sensie długość bycia w powietrzu. Trzeba być, żeby wymaksować ten achievement, trzeba mieć godzinę. Zaraz powiem o tych poziomach tych achievementów. I mamy kolekcjonerów różnych aut. Są tu prawie wszystkie marki, o ile nie wszystkie. W sumie na pewno nie ma jednej i to jest Need for Speed, bo to nie jest oficjalna marka. I to są po prostu SUVy takie. Ale okej. Mamy tutaj kolekcjonerów różnych aut. I trzeba, żeby wykonać całego achievementa, trzeba aż 10 mieć, posiadać aż 10 aut w garażu. Teraz powiem dokładniej o tych wszystkich achievementach. Dobra, ale powiem jeszcze teraz. Teraz powiem o tych poziomach. Zależnie od... mam tutaj takie coś właśnie. Są takie jakby poziomy danego osiągnięcia. Oczywiście ten pierwszy poziom jest łatwy, na przykład tutaj tylko 5 wygrać, a ostatni jest, żeby aż 250 wygrać tych segmentów. Dobra, bo mam przycięcie. Więc tak, mamy tutaj właśnie te poziomy. I teoretycznie im wyższy poziom, tym lepsza nagroda. Na przykład tutaj na początku dostajemy jakieś tam felgi, potem mamy kasę, potem mamy trzygwiazdkowy skill, w sensie no skill mod, czyli te modyfikatory umiejętności, trzygwiazdkowy, wyścigowy jakiś. Potem mamy znowu kasę i tutaj mamy platynowy pakiet, który jest dość warty. Tam można zdobyć części ultra, czyli te najmocniejsze. Mamy także, możemy wygrywać samochody, na przykład tutaj możemy wygrać Ford Focus RS wersję Achievement Edition. No, nic takiego nie ma, oprócz malowania i napisu. I to jest dość słaby samochód, ale zawsze jest i przy okazji dostajemy miejsce w garażu darmowe. Więc możemy mieć ponad 7 miejsc w garażu przy poziomach. O poziomach kiedy indziej także powiem. Okej, okay. Airtime, wiadomo, lot i tak dalej. No to tutaj są poziomy i im wyższy poziom, tym trudniej i lepsze nagrody teoretycznie. Okej, okay. Teraz powiem wam, jak niektóre achievementy można bardzo prosto zrobić. Więc idziemy po kolei. Achievementy z Championem, A-Class Champion. Można bardzo łatwo wykonać z kolegami. Potrzeba trzech osób. Robi się mniej więcej tak, że wybiera się jakiś tam wyścig, na przykład ten, czy jakiś krótką, w sensie nie wyścig, a musi to być klasowy wyścig. Więc na przykład dla klasy B się bierze wyścig. Bierze się, robi prywatny wyścig. Jeden kolega musi zaprosić was do proponowanego wyścigu klasowego, jeśli chcecie jakąś tam klasę zrobić. I jeszcze ten drugi kolega też musi iść, więc trzy osoby są potrzebne. I ten kolega, który zapraszał, musi przed 5 sekundami wyjść. W sensie, tak nie, że od razu jakieś 20 sekund to wyjść, tylko tak trochę przed 5 sekundami musi wyjść. Wtedy, jak on wyjdzie, te lobby się zmieni w lobby multiplayerowe i uzna to za wyścig, za zwykły wyścig klasowy i kiedy się wygra, to wam nabije jedno zwycięstwo. Niestety te achievementy nie działają na prywatnych, wtedy się zalicza są zaliczane prywatne wyścigi, które są gdzieś tutaj, może zaraz je znajdę. Się nazywa to Crew Racer po angielsku. No i tak można zrobić z każdym
Z każdą klasówką, tylko są potrzebne 3 osoby. Dobra, nie chcę mi się tego szukać, jest tego pełno. Aftermarket specjalist. Nie będę tutaj wszystkie te robił. Pokazywał wam spokojnie. Bo część jest taka sama. Dobra, aftermarket specjalist jest bardzo prosty. Potrzebujemy po prostu multum kasy, bardzo dużo kasy, parę milionów by się przydało. I wystarczy, że będziemy kupywać najtańsze felgi, jakie są dostępne w grze. Zaraz je wam zaprezentuję. Spadaj mi z tym. Najtańsze felgi, jakie są one dostępne. Nic innego nie jest tańsze niż te felgi. Nawet tablice są droższe. Okej. Nie musimy mieć. I one są. Pokażę. To są te po 8000. Nie, czekajcie, są tańsze. Są po 6000 felgi. Są tutaj i chyba wyżej jeszcze są drugie. Jak najlepiej je robić? Bierzecie tak. Bierzecie, wsadzacie jedną felgę. Kupujecie. Ją kupujecie. I potem wsadzacie tą drugą powyżej. I ją kupujecie. I tak na przemian to robicie. Jest to o wiele... jest to najszybszy sposób. Bo pamiętam, jak kiedyś sam robiłem. To się męczyłem. Na początku robiłem, że kupywałem, potem klikałem sprzedaż i musiałem jeszcze zaakceptować tą sprzedaż. Wtedy jeszcze raz sadzałem. A takie na przemian jest o wiele szybsze. I ciach, 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 ciach. Łapiecie, o co chodzi. Okej. Wprosiłbym. Okej. Chodźmy do następnego segmenta. Airtime, to też bardzo łatwo można zrobić. Kurde, można bardzo łatwo zrobić, ale jak macie samochód klasy B, bym musiał to wam gdzie indziej pokazać. Lub tam po prostu w opisie wam, jak zrobić tego achievementa. Ze względu na to, że po prostu nie mam. Teraz jak wam pokazać, bo nie mam klasy, samochód klasy B. I tam jest taki myk, że się wchodzi taki, się staje na takim jakby billboardzie i Kraus uznaje, że jesteśmy w powietrzu i przez ten cały czas możemy tam siedzieć, dopóki nie spadniemy z tego billboarda, nam zaliczy około tam paręnaście minut. Tak możemy zrobić do godziny. Jak tu jest, a ciekawe to pokazam. I teraz kolekcjonerów różnych samochodów. Co tu potrzebujemy? Dla osób, które nie wydają boosty, nie kupują boostów, jest trochę ciężko. Ale dla darmowego gracza także to jest wykonalne. Ale dobra. Co trzeba zrobić? To jest proste. Musimy nabić. Musimy mieć przynajmniej 10 minut w garażu. I po prostu nabijać sobie pełno kasy, bo tam. Parę milionów potrzeba do niektórych samochodów, takich droższych, na przykład Aston Martin, to jest na przykład była lub jest, nie no już była wersja po 1 600 000, no to trzeba było, żeby 10 nabić, to tam z 13-14 milionów, jakoś tak, 16 milionów właśnie, to jest od groma trzeba nabić, więc wiecie. No i musicie po prostu kupywać te wszystkie samochody, zapełnić sobie 10 miejsc, a potem możecie je sprzedać. Kiedy sprzedacie samochody, achievement wam nie zniknie. Przede wszystkim. Nie zniknie wam pod żadnym względem. Nie musicie się o to martwić. Okej. I tak samo ze wszystkimi innymi kolekcjonerami. O klasówkach wam mówiłem. Car Artist jest to bardzo proste. Możecie sobie... są darmowe naklejki. W Need for Speedzie Worldzie. Nie wiem czy nowi tu mają. Mają. Bardzo fajnie. Są to właśnie takie naklejki za zero.
I żeby zrobić tego achievementa, to musimy, o tak, naklejać, naklejać, naklejać. Musicie zapełnić całe te 31 miejsc. Wtedy jak napełnicie, życie, finish, save. Save i wam nabija 31. Potem bierzecie, wchodzicie znowu, usuwacie wszystko. Poprzez tym krzyżyk tutaj i potem od nowa naklejacie. I tak w kółko, aż nabijecie całego achievementu. Więc to też jest bardzo proste, tylko czasochłonne i strasznie nudnawe. Więc okej, to była następna rzecz. Kolektor, to po prostu musicie mieć samochody w garażu. Za to jest bardzo dużo punktów, bo aż 100. I są niektóre tutaj opłacalne. Ale na przykład ten nie jest, jest trochę bez sensu, bo trzeba mieć 150 aut w garażu i za to dostaniemy następne auto. Śmieszne. Crew Racer, to wiadomo, z kolegami trzeba jeździć. Deal Hunter, czyli nabijanie sobie, musicie codziennie zbierać diamenty, za to macie samochód i po 50 punktów. A, zapomniałem o tym wspomnieć, że jak macie jeden poziom, to dostajecie na przykład tutaj 50, tu macie już 100, 100, 150 i tak można 250 punktów na jednym achievementie nabić. Okej. Więc warto zbierać diamenty, dość że fajne części często lecą, to jeszcze dostajecie samochód, jeśli zrobicie równo 180 dni, tak ciągle zbierać. Drag Racer, to też można bardzo łatwo zrobić, są dragi dwuosobowe i możecie z kolegą na przemian na przykład jeździć. Jest tutaj na przykład loop, skirmish loop, breaking point. I te trzy są dwuosobowe i możecie z kolegą na przemianę robić te dragi. I także dodacie tutaj jakieś macie różne bajery. Okej, okay. E-klasa, enemy of state, to po prostu musicie jeździć zwykłe ucieczki, te jednoosobowe takie ogólne. Tutaj instalowanie części trzygwiazdkowych lub większych, to też nie mogę wam pomóc. Fresh coat, to wiadomo, trzeba, podobnie jak z winylami, po prostu przemalowywać każdą część w samochodzie. Nie cały samochód, wystarczy, że każdą część ma przemalujecie, czyli pokażę, czyli na przykład tu bierzecie taki kolor, tu bierzecie taki kolor, tu bierzecie taki kolor, tu bierzecie, nie wiem, taki kolor, tu bierzecie taki kolor, felgi także oddzielnie. I jak zapisujecie, to macie cały samochód w dostajecie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem malowań. Ok, to było następne. Tutaj różne Team Escape, warto je robić, dużo kasy leci. Tu nic nie ma już takiego w sumie. Legendary Driver, właśnie. Achievementy, za achievementy Legendary Driver to jest właśnie zdobywanie tego Driver Score'a. I za to macie bardzo dobre nagrody. W początku Race Skill Pack, potem macie platynowy pakiet. Już jest coś niezłego. Potem macie pakiet z samochodem. Tu macie darmowy samochód. Można zrobić wszystko od słabego jakiegoś Mazdy 3 do nawet F1 McLaren elitarnego. Więc może tu być wszystko. Tablic z legendą, napisem legend. I ostatni, jeden z najlepszych samochodów, czyli Bugatti Veyron. 5000 driver score'a. To jest bardzo ciężkie do wykonania. Ja sobie się nie robię tych achievementów. Ale wiem, że do Bugatti, żeby dojść, to jest bardzo ciężkie. Jest to naprawdę bardzo długa droga. I trzeba naprawdę długo grać w tą grę, żeby nabić sobie te 5000.
ale powiem wam, pocieszę wam, że wszystko można zrobić bez bez jakichkolwiek zużycia boostów, że nie musicie w ogóle kupować boostów, możecie totalnie za darmo grać i da się dojść do tego Bugatti, choć jest bardzo ciężko. Przyznam. Patrzcie, macie nawet achievementa za poziomy. Widzicie to? Bardzo fajne. Nawet całkiem fajne nagrody są. Okej. Tutaj macie tam. Tutaj jest za przejechane kilometry. Coś tu jeszcze jest takiego achievement, taki, który mógłbym wam powiedzieć. Nie ma w sumie. Tu nie, nie. Solar Racer, nie. Tutaj także nie. O, tutaj macie chyba. Tak, pakiet ze samochodem. Musicie 500 dni przejechać. To jest ponad rok zbierania diamentów. Ja już jestem tego blisko. Okej, i to tyle. Jak ostatnia rzecz, to pokażę wam, jak wygląda zdobywanie danych nagród. Czyli tutaj będę miał dwugwiazdkową przekładnię, a nie doładowanie. Znaczy, to tak wygląda, w ten sposób. Będzie fajnie dostać jakieś ciekawe części. Okej, chyba tyle o achievementach. Czekajcie. O, fuck. Nie wiem, czemu nie działa mi pad. Dobra. Patrzcie, niektóre achievementy są naprawdę banalne, na przykład tak. Tyle. Już macie jeden achievement następny. Pierwsze achievementy są naprawdę banalne i może naprawdę dużo wygrać. Patrzcie, całkiem niezły skill. Nie radzę wam instalować go do tych pierwszych samochodów, jakie posiadacie. Dobra. Następnym razem pomówimy o czym chcecie. Może właśnie pomówimy o samochodach E-klasę, jaką. Choć E-klasę. Jak. Pomyślmy, co wam mogę. O czym wam mogę następnym razem opowiedzieć? Tylko wam opowiedzieć o poziomach może. Niech będą poziomy. Czyli levele tutaj. Co tak naprawdę dostajemy za nie? To będzie naprawdę krótki odcinek. Zbyt dużo o nich nie można powiedzieć, ale mogę wam powiedzieć ciekawe historie i ogólnie dość ciekawe rzeczy. I co tak naprawdę, czego tak naprawdę są te levele. Dobra, no to żegnam się z wami. Tutaj DLR55, to był Need for Speedboard. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lolowaty guzik. No i siema.